A ja zrobię króciutki filmik z chłopcami ze Skierniewic. Witam was serdecznie. Jak podoba wam się na turnieju? Fajnie. Jakbyś oceniał pierwszy dzień turnieju organizacyjnie od 0 do 10. Jaka nota? 10 na 10. 10 na 10. No na 10. Która drużyna zrobiła na was największe wrażenie? Na mnie największe wrażenie zrobił Wrocław. Czy waszym zdaniem sędziowie sędziują poprawnie, czy raczej nie? Tak średnio bym powiedział. Średnio. Jak smakował dzisiaj obiad i kolacja? Pierwszy zjazd. Okej. Kto z was zagra o tableta w Skills Challenge? Kogo trener wybrał? Kto idzie w Skills? Ja. A kto będzie rzucał trójki? Ja. Ja będę rzucał. Czy wolicie grać na parkiecie z drewna, czy na takiej masie bitumicznej? Czy wolelibyście, żeby na turnieju kosze były zawieszone na wysokość 2,60? Tak, bardzo. Dlaczego? Wsady by robił. Bo Antuś by robił wsady. Bo by wsady robił. Jaka jest w tym roku największa impreza dla rocznika 2003? Nie największa krajowa impreza. Dobrze powiedział, zgłoś się po nagrodę. Olimpijska Energa, Energa Mistrzostwa Polskich Szkół Podstawowych to jest największa impreza. A czy są Mistrzostwa Polski u 13-13-latków? Są. Gdzie? Nie wiem. W Polsce. Są czy nie ma? Nie ma. Nie ma. A ja słyszałem, że są. W Gdańsku są. W ten weekend. Brawo, jesteście w finale. Dobra, zaczynajmy to. Zaraz zaczniemy. A z czego słynie w ogóle Grójec i okolice? Jabłuszka. Dostaliście dzisiaj jabłuszka, mieliście degustację soku. Czy w skali od 0 do 10, ile? 10. Smakowało. Naturalne jabłuszka. Za chwileczkę otwarcie. A ja do was taką niespodziankę jeszcze mam.